Po raz pierwszy od kilku lat w suwałkach odnotowano mniejszą sprzedaż alkoholu w punktach detalicznych i gastronomicznych w odniesieniu do roku wcześniejszego. Spadek w pewnym stopniu wynika z zamknięcia punktów gastronomicznych spowodowanego lockdownem branży, ale nie tylko. Na ostatni dzień 2020 roku na terenie miasta Suwałk były 174 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 124 punkty detaliczne i 50 punktów gastronomicznych. Przez 2020 rok wartość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk w 2020 roku wyniosła niemal 108,5 miliona złotych. W punktach detalicznych wartość sprzedaży napojów alkoholowych zmalała o blisko 10 milionów złotych, natomiast w punktach gastronomicznych o prawie 3,5 miliona złotych. W suwałkach największe wpływy przekraczające 52 miliony w skali roku. Uzyskiwane są ze sprzedaży detalicznej napojów zawierających do 4,5% alkoholu. Na drugim miejscu pracują się znacznie mocniejsze trunki, te mające ponad 18%. W 2020 roku sprzedano ich za ponad 42 miliony złotych. Najmniejszy popyt dotyczy napojów zawierających między 4,5 a 18% alkoholu, czyli np. win. Na tego rodzaju napoje wyskokowe wydaliśmy nieco ponad 11,5 miliona złotych. W punktach gastronomicznych tendencja jest taka sama. Najczęściej sięgaliśmy po piwo, wydając na nie blisko 1,5 miliona. W drugiej kolejności konsumenci wybierali trunki, których zawartość alkoholu przekraczała 18%. Tu przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 1,5 miliona. Najrzadziej goście lokalnych barów i restauracji sięgali po wina. Do kas restauratorów trafiło z tego tytułu trochę ponad 300 tysięcy złotych. Tymczasem, mając na uwadze trudną sytuację ekonomiczną suwalskiej gastronomii, prezydent miasta w środę przedłoży Radzie Miejskiej projekt uchwały, z której wynikną istotne dla gastronomii ulgi. Kresło Frankiewicz chce zwolnić przedsiębiorców działających w tej branży z drugiej i trzeciej raty opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Niektórzy jednak tę opłatę już wnieśli za cały rok, dlatego projekt uchwały przewiduje, że dwie trzecie wpłaconych środków wróci do przedsiębiorców. Decyzję w tej sprawie ostatecznie podejmie Rada na środowym posiedzeniu.